Tytuł kursu: Podstawy, elementy prawa administracyjnego. Moduł pierwszy: Wiadomości wstępne o państwie i prawie. Temat: Zdarzenia prawne. Dzień dobry. Dziękuję, że znalazł pan czas, żeby odpowiedzieć na moje pytania. Nie widzę problemu. Chętnie podzielę się swoją wiedzą. Proszę mi wytłumaczyć, bo nie bardzo rozumiem takie hasła jak stosunki społeczne oraz stosunek prawny. Proszę bardzo. Między jednostkami żyjącymi w określonej społeczności zachodzą relacje zwane stosunkami społecznymi. To jest takimi, które zachodzą między co najmniej dwiema osobami, z których co najmniej jedna oddziaływuje na drugą lub których postępowanie wobec siebie nawzajem bądź innych jest w jakiś sposób uregulowane. Stosunek taki może przybrać postać współpracy, kłótni i rozmowy itp. Jeżeli takie postępowanie, zachowanie jest uregulowane przez prawo, to w takim przypadku mamy do czynienia ze stosunkiem prawnym. Stosunek prawny to stosunek uregulowany przez prawo. Istotą takiego stosunku jest to, że podmiot stosunku prawnego może żądać określonego zachowania od drugiego podmiotu i sam może wobec niego zachowywać się w określony sposób. Osoby, które są uczestnikami stosunku prawnego, nazywamy podmiotami stosunku prawnego. Natomiast rzeczy, których stosunek ten dotyczy, nazywamy przedmiotami stosunku prawnego. Oprócz relacji pomiędzy nami a innymi podmiotami, w trakcie całego naszego życia mamy do czynienia z niezliczoną liczbą zdarzeń innego rodzaju. Większość tych zdarzeń jest objętych z punktu widzenia prawa. Spora jednak część tych zdarzeń rodzi na gruncie prawa określone skutki. Takie zdarzenia nazywamy zdarzeniami prawnymi. Zdarzenie prawne to każde zdarzenie powodujące powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Czy może pan podać przykład? Oczywiście. Na przykład jeżeli idąc ulicą rzucę kamieniem w drzewo, to jest to wprawdzie zdarzenie, ale w żadnym razie nie rodzi ono skutków prawnych. Nie jest to wobec tego zdarzenie prawne. Jeżeli natomiast nie trafię w drzewo, tylko w przychodzącą nieopodal staruszkę, a w dodatku złamie jej rękę, to w tym momencie zdarzenie to staje się zdarzeniem prawnym, gdyż rodzi się w tym momencie stosunek prawny pomiędzy mną a staruszką, polegającą na tym, że staje się zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Jeżeli staruszka jest ubezpieczona, rodzi się też stosunek prawny między nią a zakładem ubezpieczeniowym i tym podobne. W zakresie praktycznego aspektu zdarzeń prawnych należy skupić się na działaniach. Działania to zdarzenia zależne od woli ludzkiej, na przykład zawarcie umowy, kradzież, udzielenie pełnomocnictwa, orzeczenia sądowe. Działania można podzielić na czyny i akty prawne. Akty prawne to zdarzenia zmierzające do wywołania skutków prawnych, na przykład wypowiedzenie umowy. Wśród aktów prawnych możemy wyróżnić akty cywilnoprawne jedno i dwustronne oraz akty organów państwowych. Na przykład akty administracyjne. Rozpatrując czyny jako rodzaj działań, są to zdarzenia prawne dokonywane bez zamiaru wywoływania skutków prawnych. Na przykład złodziej okradający mieszkania działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie zaś w celu wywołania skutku prawnego. Czyny dzielą się na dozwolone i niedozwolone, to znaczy delikty. Dziękuję panu za rozmowę. Nie ma za co. Cieszę się, że mogłem pomóc. Do widzenia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.